11 marca obchodziliśmy 25. rocznicę odzyskania niepodległości przez Litwę. Niestety, nasz sąsiad w swojej polityce wewnętrznej bardzo często kieruje się szowinizmem przeciw Polakom. Jest wiele problemów. Nieoddane majątki, dyskryminacja polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego, prześladowanie za tabliczki z polskimi nazwami, zwalczanie polskiej transkrypcji nazwisk i przymusowa ich litwanizacja. Kontrastuje to z pełną polityczną i kulturalną wolnością, jaką cieszą się Litwini w Polsce. Warto pamiętać, że mimo tak niesprzyjających warunków, piękną kartę na Litwie pisze Akcja Wyborcza Polaków na Litwie z posłem Waldemarem Tomaszewskim na czele. Niestety często atakowanym w Polsce przez ludzi, którzy nie rozumieją sytuacji politycznej na Żmudzi. Podczas jednego z rocznicowych spotkań w Parlamencie Europejskim rozdawane były materiały związane z historią Litwy, które pokazują, jak wiele w dziedzinie prawdy historycznej i zwykłej uczciwości Litwini mają jeszcze do nadrobienia. W swoich publikacjach Litwini piszą o tysiącletniej historii, co na pewno zdziwiłoby niejednego historyka przekonanego do tej pory, że państwowość litewską datuje się od XIII wieku. Litwini starannie omijają jakikolwiek polski udział w rozwoju swojej wspólnoty. Stąd chrześcijaństwo zostało przez nich przyjęte z anonimowych rąk. Pod Grunwaldem walczyły litewskie wojska Witolda Kiejstutowicza i dopiero potem polskie pod wodzą Jagieły, a pod Orszą Litwini samodzielnie pokonali rosyjskie wojska. Dla porządku przypomnę, chrzest Litwa otrzymała z Polski, pod Grunwaldem wojska litewskie były posiłkami, a pod Orszą zwyciężyły połączone wojska polsko-litewskie. Podobne wzmianki o powstaniach listopadowym i styczniowym sugerują, jakby toczyły się na terenie dwóch państw, podczas gdy każdy wie, że były to polskie powstania mające na celu restytucję państwa polskiego. Odzyskanie przez Polskę Wilna w 1922 roku uparcie jest nazywane okupacją, z czym na pewno nie zgodziłaby się zamieszkująca miasto polska populacja, ponad 65% Polaków wobec niecałego 1% Litwinów. Zaskakująco mało natomiast Litwini przeznaczyli miejsca na rozliczenie się ze swojej historii podczas II wojny światowej. Nie dowiemy się więc nic o zbrodniczej działalności batalionów pomocniczej służby policyjnej, strzelców ponarskich czy litewskiej policji bezpieczeństwa kolaborujących z nazistowskimi Niemcami. Nie dowiemy się też nic o zbrodni w Ponarach, gdzie pod dowództwem niemieckim Litwini zamordowali około 100 tysięcy Polaków i Żydów. Wszystko to sprawia, że przy całej mojej sympatii dla Litwinów, z którymi budowaliśmy Rzeczpospolitą obojga narodów, składam życzenia z okazji kolejnej rocznicy ich niepodległości, ale pamiętam też, że państwo litewskie ma jeszcze przed sobą rozwiązanie wielu problemów dyskryminacji Polaków mieszkających na Litwie.